Mało jest rajdowców, którzy, no przynajmniej ja, tak jakbym się zastanowił, to chyba nie znam nawet specjalnie, rajdowców, którzy robią to bez pasji. Wszyscy to są takie, powiedziałbym, na palcach jednej ręki można policzyć ludzi, którzy faktycznie traktują to jako, nie wiem, zawód czy jakiś taka, no bo no nie kara, bo za karę nikt nie jeździ, ale robią to pasja jest tu nieodzewnym elementem tego sportu. No i w momencie takim, kiedy tak jak dla mnie przez te lata, kiedy jeździłem większość czasu, w zasadzie korzystałem z dwóch, można powiedzieć, takich serwisów głównych, czyli Moonsport w tej chwili, poprzednio był to Piotrek Domownik. No tu trzeba powiedzieć, że obaj i Maciek Marton, który razem z Norbertem dowodzą Moonsportowi, czy wcześniej Piotr Domownik, to są absolutnie pasjonaci, tak? I czy to pomaga? No pomaga bardzo, dlatego, bo jeżeli nadajemy na tych samych falach, jeżeli w zasadzie jedynym tematem podczas rajdu, podczas wypraw, no to jest rajd i samochody, to raz, że wzajemnie się wspieramy, wzajemnie mamy o czym rozmawiać, nie jest tak, że poza rajdami nie mamy o czym rozmawiać, ale jeżeli to jest temat taki, powiedziałbym, główny motyw tego wszystkiego, to też jakość i fan, który się ma z uczestniczenia w tych zawodach, jest na zupełnie innym poziomie, żeby tak powiem, bo dla nas wszystkich jeszcze, jeżeli robimy to z pasji, jeżeli to kochamy, jeżeli faktycznie nie potrafimy tak naprawdę o niczym innym myśleć podczas zawodów, tak jak ja to kiedyś powiedziałem, że zdarzyło mi się, że podczas jednych zawodów długiego maratonu po dwóch tygodniach zapomniałem PIN-u od karty kredytowej. No to chyba najlepiej świadczy, w jakim stopniu człowiek jest zaangażowany.